Witaj na kanale Rock Day. Dzisiejszy temat lekcji: jak trzymać kostkę. I chodzi o kostkę piórko, a nie o kostkę efektową, tak jak tam leży. No, można powiedzieć, nic nadzwyczajnego nie ma trzymanie kostki. Po prostu trzymamy w dwóch, trzech palcach czy coś tam i dajemy czadło. Ale jak widać w filmie, w którym mówię o kostkach, o rodzajach piórek, temat nie jest taki prosty, jakby się wydawać mogło. No i z drugiej strony kostka to też nie jest takie banalne urządzenie, ponieważ jak powiedział jeden z muzyków pewnej znanej kapeli, bez czego, na odpowiedź, bez czego by nie zagrał koncertu, powiedział, że bez kostki, więc z drugiej strony zupełnie się nie dziwię. Dobra, przejdźmy do tematu. Mianowicie tak, mój sposób trzymania kostki jest taki, że trzymam kostkę w dwóch palcach, kciuk, palec wskazujący prawej ręki w dwóch palcach. Uwaga, w dwóch palcach. Oczywiście inni gitarzyści mają różne swoje techniki, swoje trzymanie tej kostki. Ja zauważyłem, że żeby dobrze nią operować, to właśnie w dwóch palcach jest najlepsza opcja, w dwóch palcach. I inni też tak trzymają, aczkolwiek są różne szkoły. W każdym razie dobra, skupmy się na tym, jak to zrobić. Piórko. Tak naprawdę jest pod kątem, nie jest, o jak mam przyłożony do palca, to jest pod kątem. Jeżeli przyłożymy teraz do gitary, to chodzi o to, żeby, jeżeli struna, to jest mój palec, to jest struna. Albo zaraz, weźmy coś, co byłoby dobrym przykładem, chodź tu coś. O, mam mały, bez jaj. Mam, to jest struna, prawda? To jeżeli trzymamy kostkę, załóżmy, że trzymamy normalnie lewą ręką, chodzi o samą relację kostka-struna. Kostka powinna uderzać czubkiem w strunę, czyli raz w dół, raz w górę, prawda? Uderzamy w dół, w górę, w dół, w górę. I najlepszym kątem dla kostki jest właśnie taki kąt tego najazdu piórka na strunę. Bo niektórzy na przykład trzymają pod takim kątem, wtedy jest dźwięk troszeczkę inny. Niektórzy w ogóle trzymają, uderzają tą częścią piórka, niektórzy tą częścią piórka. Niektórzy też trzymają, jeżeli tu mam płaszczyznę kostki, to niektórzy trzymają pod pewnym kątem. Tylko że też to powoduje takie zgrzytanie po strunie. W każdym razie tak, jeżeli ja trzymam ją w dwóch palcach, to jak układam rękę już do grania samego na tym, to kostka wystaje, niestety nie dam rady pokazać, pod kciukiem. Jak kciuk jest tak, to kostka jest w ten sposób ustawiona. Jeżeli ja teraz uderzam w strunę, to wtedy mam dokładnie ten kąt, który pokazywałem przed chwileczką. Nie wiem, czy będzie widoczne na filmiku teraz. Mam nadzieję, że będzie git. Obniżmy sobie troszeczkę ten nasz sprzęt. I teraz trzeba zauważyć, że w momencie uderzania nadgarstek ogólnie jest nieruchomo, on się nie rusza. Tak jak zawsze mówię, powtarzam w filmach, tłumienie nadgarstkiem jest bardzo istotne. Tak tutaj po prostu nadgarstek cały czas leży oparty na korpusie i na mostku. Więc jeżeli on jest oparty, to po prostu zostaje nam ruchomość w palcu pierwszym i w kciuku. Widać tutaj ten ruch. Czyli teraz... Ale dlaczego jeszcze jest ważne to, żeby to piórko uderzało dokładnie w tej płaszczyźnie strunę takiej. Zaraz, gdzie jest ta moja przykładowa struna? Chodź tu, moja przykładowa struna. W płaszczyźnie, nie wiem, czy to wszystko, o, może to widać. Uderza, jak to jest struna, to uderza w płaszczyźnie takiej i sam czubeczek. Ponieważ chodzi o to, że dzięki temu mamy bardzo precyzyjny atak, bo czubek powoduje zaostrzenie tej kostki, powoduje precyzyjność ataku. Atak to jest taki pierwszy
dźwięk, który usłyszymy podczas uderzenia w strunę, to jest atak. O, załóżmy, dobra. To było zagrane czubkiem piórka, a teraz łapię sobie na przykład tą część okrągłą. Brzmi troszeczkę dziwnie, taki pick squeak, taki dziwny odgłos. Teraz z kolei złapałem samym tym, o, tą częścią. Też jest dźwięk niezbyt dobry. Słychać, że coś wychodzi z głośnika takiego niechcianego. A teraz z powrotem gram czubkiem, czyli ten układ. Kciuk. I uderzamy. I teraz tak, piórko powinno wystawać poniżej kciuka, jakieś powiedzmy, nie wiem, 3 mm, 4 mm poniżej kciuka. Dlaczego tak? Dzięki temu mamy bardzo precyzyjne uderzenie w strunę, bo jeżeli piórko by wystawało bardziej, trzeba byłbym tak, to bym zaraz stracił kontrolę nad piórkiem, bo by zaraz zaczęło mi się wysuwać z ręki, prawda? Zaczyna stracić stabilność. To tak jak taki liść na wietrze, troszeczkę zaczyna się wysuwać jak ząb, kurczę, o, i nie ma zęba, bo zaczyna się ruszać w posadach, że tak powiem. A jeżeli trzymamy faktycznie czubkiem piórka, to wtedy dźwięk jest najlepszy. Oczywiście możemy zrobić tak, żeby wystawało mniej niż ten milimetr. Zrobię tak, że przesadzę, zupełnie będzie za bardzo schowane. Gdzieś palce uderzają o struny i to powoduje po prostu takie dodatkowe. Więc spróbuję tak zrobić, żeby wysunąć tyle. Czyli ponad kciuk mamy tyle. Teraz z drugiej strony ćwiczenie byłoby takie, że jeżeli już sobie ustawiłeś to, ten kąt piórka, jeżeli wszystko jest jasne w tym, co mówię, mam nadzieję, że wszystko jest jasne i klarowne, to teraz chodzi o to, żeby samo uderzenie kostką było jak najmniejsze wychylenia, jeżeli to mamy strunę, nie będę już tutaj po to szedł, jak najmniejsze wychylenia, żeby uderzać tak, żeby wyobrazić sobie, że tutaj jest jakby to jest magnesy i to jest jak najbliżej, kostka jest jak najbliżej struny, ponieważ wtedy możemy naprawdę szybko grać. Jeżeli będziemy duże wahnięcia robić, to nim uderzymy w strunę, znowu wahnięcie, uderzam w strunę, wahnięcie i tak dalej, to wtedy nie dość, że uderzamy o struny, które są obok, to jest pierwszy błąd i pierwsza rzecz, co będzie wnerwiała, to druga sprawa to jest to, że po prostu ten dźwięk jest jakby lekką latencję dostaje, ponieważ dźwięk pyk, pyk, a jeżeli mamy blisko, pyk, 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 od razu jest dźwięk. Także, dobra, ja tutaj jeszcze to zagram. Myślę, że tutaj wszystko widać, ja w miarę sam widzę. Bo oczywiście uderzamy raz w dół, raz w górę. I teraz takie ćwiczenie, do ciebie ćwiczenie byłoby takie, żeby znaleźć sobie ten po pierwsze kąt, wyćwiczyć uderzanie właśnie naprzemienne, oczywiście koniecznie naprzemienne uderzenie piórkiem o strunę, ale też no, wyćwiczenie samego tego ruchu, bo tutaj widać, że to, tutaj w stawach w kciuku rusza się, piórko się rusza, w palcu wskazującym też troszeczkę się rusza. Bardziej tu pracuje kciuk, można powiedzieć, o, ale kciuk pracuje, wypadałoby, żeby to grać, żeby tu i tak się nam ćwiczy, no ale ruszają stawy. No dobra, są niektórzy, którzy grają tak. Tylko, że na przykład przez to ciężej im jest tłumić, albo tłumią tak. Ja akurat po prostu wyćwiczyłem sobie ten sposób, że mam punkt oparcia jest stały, natomiast chodzi tutaj w stawach palców chodzi piórko. Nie, że całe tu się rusza i tłumię na bieżąco, bo gdybym tłumił podczas machania,
To by nie brzmiało, no to po prostu to byłoby, poza tym tutaj wtedy chodzi cała ręka, prawda, jeżeli tutaj tak naprawdę, bo wtedy spięcie mięśni jest, mięśnie są spięte w tym miejscu, żeby uruchomić ten cały aparat ręki, prawda, jeżeli miałbym grać tak. Pewnie słabo widać, ale mi cała tutaj ręka się napina i cała ręka chodzi. Tak, bo wtedy tu mam sztywne, w tych stawach palców mam sztywne, ale z kolei cała ręka chodzi. A mniejszy wysiłek jest taki, że po prostu rusza się tutaj nam piórko w stawach palca w kciukach. Zresztą widać, ćwiczenie na przykład pajączek typu takie. Szybko i precyzyjnie dzięki temu grać. Tak więc dobranie piórka to jest podstawowa sprawa. Tak jak mówiłem w filmiku o piórkach, piórko powiedzmy od 0,7, od 0,8 do 1, no w górę powiedzmy do 1 mm lub powyżej jest całkiem spoko. Ja używam piórka zawsze, prawie zawsze 1 mm i to jest Dunlop Tortex. Także dobra, jeżeli coś jest niejasne, to piszcie w komentarzach, jeżeli jest jasne, też piszcie w komentarzach, proszę mi nie przeszkadzać. Zasubskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek, no i pisz komentarze, po prostu będzie fan. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnych filmach.